jesteśmy bardzo zadowoleni, ale myślę, bardziej powinni być zadowoleni mieszkańcy Pilsna, dlatego że to jest dla nich bezpieczeństwa i oni dzisiaj najwięcej powinni tutaj świętować. Z tego miejsca i przy tej okazji chcę również bardzo serdecznie podziękować wszystkim druhom strażakom z wszystkich jednostek na terenie gminy Pilsno za angażowanie, za pracę, za to, że są grupą, na którą mieszkańcy miasta i gminy zawsze w każdych okolicznościach zagrażających zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu mienia mogą liczyć. I z tego miejsca na ręce pana prezesa gminnego składam jak najlepsze życzenia i gratulacje. To samochód GBA gaśniczo-ratowniczy na podwoziu Volvo z autopompą firmy Rosenbauer dwuzakresową. Pojemność zbiornika tam 3000 wody plus 300 litrów środka pionotwórczego. Ten sprzęt będzie używany głównie do wypadków drogowych, jak również gaśniczych, bo tutaj zabezpieczamy dwie drogi krajowe, drogę numer 94 i drogę numer 73. Kolejny samochód w gminie Pilsno podniesie gotowość bojową jednostki OSP Pilsno. Na powiecie zwiększy się nowy tabor samochodowy, który sukcesywnie jest wymieniany przy współudziale środków zewnętrznych i samorządu. Gmina Pilsno w powiecie dębickim w tym momencie jest faworytem, jeśli chodzi o pozyskiwanie samochodów. W tych ostatnich kilku dniach mamy przyjemność powitać kolejny, drugi samochód. Po Łękach Dolnych jest to OSP Łęki Pilsno, które cieszy się nowym samochodem. Mam nadzieję, że ten samochód poprawi bezpieczeństwo w tej gminie, przede wszystkim swoją nowocześnością i tym, że druhowie strażacy będą mogli w szerszym aspekcie udzielać tej pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy oczekują. Z tego miejsca jeszcze pragnę raz podziękować, dziękowałem oficjalnie, ale tutaj na ręce pana burmistrza podziękowania, jak i przewodniczącemu panu rady wraz z radą za dołożenie środków do tego samochodu, jak również panu marszałkowi województwa podkarpackiego za przeznaczenie dla nas tak dużej kwoty. Dziękuję.